Cześć kochani, zabieram Was dzisiaj do Sinsay na przegląd pięknych sweterków, żakietów, bluzek, swetrów, spodni, kompletnie wszystkiego. Na końcu pokażę Wam też bardzo fajne gadżety i akcesoria do domu, także zapraszam. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Jeżeli lubicie Sinsay, to ta łapka w górę pod filmem jest obowiązkowa, żebym wiedziała, jak dużo Was jest takich zwolenników tego sklepu. Tutaj mamy dostępne takie małe torebeczki, zobaczcie, ze złotym takim złotym zameczkiem, no i no mają jeszcze taki złoty pasek w postaci takiego łańcucha. Natomiast z tej strony prześliczne kożuchy, długie, ale takie słuchajcie, miękkie i cieplutkie, naprawdę bardzo fajne, kosztują 160 zł. Dostępne są w rozmiarach do XXL, także rozmiary też są nawet spore. Tutaj taka klasyczna bluza za 40 zł, tutaj też czarna. Czarna też jest za 4 dyszki. Dajcie znać w komentarzach, czy przygotowani jesteście już na imprezę sylwestrową, czy gdzieś się wybieracie, czy zostajecie w domu i czy macie już gotowe kreacje. Ta sukienka dostępna jest tylko za 30 zł. Tutaj natomiast jest dostępna taka w odcieniach szarości za 30 zł, długa z paskiem w pasie. Tuż obok znajdziemy taką sukienkę w kwiaty z dość sporym dekoltem i takimi pofalowanymi rękawami na końcu. Dostępna jest za 80 zł. Kolejną bardzo fajną rzeczą w Sinsay są nowe żakiety. Te dostaniemy za 50 zł. Dostępne są w kolorze czarnym ze złotymi guzikami, bądź na przykład granatowym, już który ma te guziki również granatowe. Cena takiego żakietu to 50 zł. Tutaj dostępne są jeszcze w kolorze takim beżowym. Nie wiem, czy to na filmie widać, ale on jest beżowy, kosztuje 90 zł, też ma złote guziki. I tutaj już taki inny, zupełnie klasyczny, też w czerni. Dostępny za 90 zł. Z tej strony jeszcze coś w odcieniach szarości za 80 zł. Natomiast tuż obok zobaczcie w taką ciekawą kratę i jest naprawdę bardzo ładny, bardzo ładnie się prezentuje, jest dosyć elegancki. Myślę, że świetnie by wyglądał właśnie z białą koszulą. 90 zł. Ja też pomału muszę się przygotować do kreacji sylwestrowych. Myślę, że sukienka w tym roku będzie zdecydowanie z Sinsay, 80 zł, bo są naprawdę bardzo fajne i powiem Wam, że szczerze, że w bardzo rozsądnych cenach. Ten sweterek kosztuje 70 zł. Tuż obok dostępny jest taki w kolorach jasno-niebieskich, aczkolwiek z takimi delikatnymi różowymi wstawkami. Dostępny w cenie 80 zł. Jeżeli jednak wolicie coś w czerni, to tutaj dostaniecie taki sweterek za 7 dyszek. No i tutaj takie ładne śnieżno-białe, ten kosztuje 70 zł, natomiast ten po prostu skradł moje serce, jest bardzo mięciutki, przyjemny i naprawdę ładnie wygląda, tylko nie było na nim ceny. Tutaj jest taki ciekawy, bo co w nim ciekawego, to ten dekolt, zobaczcie, on się delikatnie tak faluje i kosztuje tylko 50 zł. Klasyczna szara narzutka za 40 zł, no i tutaj dostępna jest jeszcze taka ala bluza, chociaż nie wiem, czy to sweter, czy to bluzą nazwać, kosztuje 80 zł. Ten sweter jest hitem moim zdaniem, jest przepiękny, materiał jest po prostu rewelacyjny, kosztuje 70 zł. Jeżeli szukacie jakichś kurtek bądź takich wiosennych też narzutek za 90 zł, dostępne są w Action takie ciekawe jakby koszulokurtki, bym powiedziała. Natomiast z tyłu są fajne ramoneski w postaci takiego kożucha, bardzo mi się podoba, koniecznie muszę ją przymierzyć. Dostępna jest za 90 zł, natomiast, och, coś tutaj wyleciało, muszę to wszystko zaraz poukładać, natomiast tutaj dostępne są jeszcze takie płaszczyki,
Zobaczcie, bardzo fajny kolor, do tego ten lisek u góry, naprawdę ładnie wyglądają i nie są drogie, bo kosztują tylko 90 zł. Ogólnie uważam, że w Sinsay naprawdę warto kupować ubrania, bo są dobre jakościowo. Kurtki są naprawdę bardzo tanie, ten płaszczyk kosztuje 100. A powiem Wam szczerze, że jeszcze jak się trafiłem w wyprzedaże później tych kurtek w Sinsay, to naprawdę koniecznie musicie na nich być, bo po prostu będą te ceny o połowę niższe i naprawdę kurtkę można kupić, czy taki fajny płaszczyk, bądź taką ramoneskę za naprawdę bardzo małe pieniądze. Ta z barankiem ramoneska dostępna jest za 160 zł. Jeżeli szukacie czegoś sylwestrowego, to za 50 zł dostępne są takie bardzo fajne spódnice z takimi cekinkami. Natomiast tutaj klasyczne białe bluzki, które dostępne są za 26 zł, tuż obok jeansy z wysokim stanem. Jeansy kosztują 70 zł. Tutaj takie króciutkie proszkowane bluzeczki za 2 dyszki. Bardzo ciekawe buty, mają taką dosyć wysoką podeszwę. Są takie trochę designerskie, nietuzinkowe. Ja nie lubię białych, bo często po prostu mocno się brudzą. 50 zł kosztują. I tutaj taki fajny sweter z takimi pasami w kolorze latte. Dostępny za 40 zł. Tutaj zobaczcie, dostępna jest taka tuniczka za 60 zł, właściwie to jest chyba sukienka. No i jeszcze różnego rodzaju płaszczyki, już Wam pokazuję. Płaszczyk dostępny jest za 140 zł. Tuż obok dostępne są takie świetne sweterki, które według mnie są hitem. Przynajmniej przepiękny kołnierzyk, kosztują 70 zł. Tutaj już takie sukienki sylwestrowe, zobaczcie, mają bardzo fajne cekiny, jest czarna, myślę, że będzie idealnie wyglądała na każdej sylwetce, kosztuje 80 zł. Ta też jest moim faworytem, kosztuje 60 zł, podobają mi się bardzo jej rękawy i to, że ma taki ściągacz w pasie i nie jest za długa ani za krótka. Dekoracji do domu za 50 zł dostępne są takie bardzo ciekawe, bardzo dobrej jakości tace drewniane oraz bardzo fajne maselniczki za 18 zł. Tuż obok dostępne są jeszcze takie małe pojemniczki szklane za 18 zł. Ciekawe takie szkatułki, bądź możecie to zastosować jako kubek na szczoteczki za 13 zł. No i przepiękne po prostu pojemniczki do serwowania na bambusowej desce. Cena takiego zestawu to 3 dyszki. Tutaj bardzo fajne patery do serwowania, bądź do przenoszenia, do transportu, do przechowywania. I kosztują tylko 26 zł. Deska do krojenia za 26. Bądź tutaj na przykład taka ciekawa okrągła, też dostępna za 26 zł. Z kolejnych akcesoriów kuchennych dostępne są jeszcze takie podkładki za dyszkę. Bądź na przykład takie czerwone i te czerwone dostępne są za 6 zł. Tutaj takie ciekawe pojemniki za 23 zł. No i jeszcze chciałam Wam pokazać obrusy.
za 30 zł, 140 na 180 bawełniane. Ten jest bardzo fajny, myślę, że też bardzo fajnie będzie wyglądał na świątecznym stole. Tutaj o średnicy 150 cm na stół okrągły za 28 zł. Tutaj taki czerwony, wykonany z poliestru za 3 dyszki. No i jeszcze taki sam, tylko w kolorze takiej zieleni, kosztuje 40 zł, ma wymiar 140 na 220 cm. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie Wam za przegląd, że wytrwaliście do końca. Dajcie znać, co Wam się podobało. Dzięki, hej!